To znowu ja. Znowu będę się bawił w tuningi. Taka zmora YouTube'a. Tym razem wezmę się za Monroe. Co tu przedłużać? Od razu się za wszystko zabieram. Czy jakiś projekt malowania ogólnie mam? Teraz trzeba będzie go zrealizować, ale jakieś 3-4 grę. O, no powiedzmy. Nie mam czasu teraz jej. Czas na... ojem. Czas na dzień. Nie będę się ścigał. Więc tak. Polecę trochę w abstrakcję, jak to już robiłem często. Ojej, odblokuj. Chyba... No! Jakoś to się komponuje. Tyłu nie ma. I nawet lepiej. Maska. Nie. Na pewno nie. Spoiler. Tak, jest taki jeden fajny. Który nadaje mu takiego wyścigowego charakteru, ale... Ha. No niech będzie. Światła. Tradycyjnie takie. A tylne. Tu prawie nic się nie zmienia, takie kosmetyczne różnice. Najlepiej dla mnie ciemne brać. Wydech. I piersi to... Ojejku. Nie no, pojedynczych nie wiadomo, nie się fajnie pasuje do oświateł, więc... Weźmiemy cztery takie okrągłe. Felgi. I tu mogę mieć mały problem. Bo nie mam pojęcia, co nie mogę dać. Na pewno dałbym coś z dużą ile... O. Blisko. No, jeszcze bliżej. I chyba... Nie, jest, już były za dużo razy. Co myśleć o tych? Machnął je na czarno, to nikt by ich nie widział, więc... Czemu nie? No i dobra. Pierwsza część szybko poszła, bo... Na samochodzie, który wygląda jak GT40 pierwszej generacji. O ile miało jakieś jeszcze inne. Tak w internecie czytałem. Dobra. No to jednak to jest auto z lat chyba 70. czy 60. nawet, więc tutaj nie ma co za bardzo zmieniać. Body mi się nie podoba, bo to jest ten Armageddon, który przypomina trochę tego Armageddona z Jestera. Więc on na starcie odpada. No i nie tak. Więc tak, lakier. Lakier niech będzie biały. Mam tu wszystko ładnie. Tu jest wszystko ok. Kolor felg. Całkowicie czarny. No i o to chodzi. Taki chciałem. I teraz naklejki. Pierwsza warstwa to powinna być... No właśnie, jaki kolor? Aż zadam pytanie. Szybkie pytania. No, jaki kolor robić Monroe? Sobie przygotuję naklejkę. Pomarańcz. No, pomarańcz chciałem na innym samochodzie. Ale... No dobra. Czyli teraz tak. Troszeczkę w ten sposób. Teraz trzeba celować. No, mniej więcej.
Więc pomarańcz. Chyba pomarańcz będzie bardziej taki. No powiedzmy. Jakoś pomarańczowo to nawet wygląda. I to wszystko ładnie pasuje. Okej. Czyli pierwsza naklejka jest. Druga warstwa będzie robiła mniej więcej ten dawateł kształtu. Tylko teraz muszę znaleźć odpowiednią. Co chyba nie będzie łatwe. Akurat jedno naklejek nie mam szczęścia i dużo fajnych mi nie wpadło. Chociaż serce. Gdyby to obrócić. Byłoby się tak robiło. No. Czemu nie? I w tę stronę, nie w tę stronę. No, powiedzmy. Teraz żeby... Okej. Teraz czas, żeby jakoś zakryć tył i polecieć na górze tutaj. Czyli znowu shapes, tym razem na mask. Myślę, że ten kolor troszeczkę jest zbyt mocny. To już taki wygląda w miarę dobrze. I teraz muszę się ładnie tutaj wstrzelić z bokiem. No i zaczyna się zabawa. No tak. Aha, bo to jest skala, no tak. Co ja robię? I jest. Dobra. Nie jest najgorzej. Zwłaszcza, że tę warstwę mogę przedłużyć. Nie, nie mogę. Jednak nie. Założyć nowy. Warstwa numer 5. Okej. Ogólny zarys samochodu już jest. I całej mojej wizji. Chyba, że jeszcze bym tu przód wypuścił ten pomarańczowy. No nawet to by chyba wyglądało. Jeszcze jedną warstwę poświęcę. Z 12 się będzie robić reszta. I teraz by się przydało kółko. O właśnie. Chyba wygląda tak samo. Nie wiem.
Trochę. No jednak. Tak jest, chyba. Okej. No i teraz wrócimy sobie coś, co można nazwać innym. Malowaniem, o! Przepraszam. Powinienem zacząć od kwadratu, które będą miały czarny kolor, jednak będą bardzo słabo widoczne. Ojej. Jeszcze za bardzo. Myślę, że do 14 naklejek to jeszcze wrzucę. Chociaż tu wrzucę 6, tu dam 4 i 2 na napisy. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, to ładnie wyjdzie. Tam jeszcze troszeczkę przesunę w tę stronę. Tu również. Trochę w lewo. O, właśnie. I jeszcze 4 na bok. No, powiedzmy, trochę niżej. Może. Następna pójdzie do góry. Okej. Nie wiem, jak to będzie wyglądać finalnie. Nie mam pojęcia. Aż się boję. No i dobrze. I 12. No, tak miał wyglądać bok w moich marzeniach. Teraz czas na maskę. Jeszcze nie. Tu bym chyba poszedł ten pomarańczowy. Chyba było mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, nie mogę. Dobra.
Lewańcowy był taki. No chyba to będzie jedno z ładniejszych malowań, jak tak patrzę. Nawet mi się podoba. Na początek mniejsza. Okej. Dodamy tak, mniej więcej na połowie. Warstwa 15. No, chyba że dam tu do góry, bo ostatnia była mniej więcej tak. Troszeczkę. Tak, o. Wtedy 16. Będzie wyglądać. No powiedzmy, że to jest tu. Dobra. Wygląda jakby ktoś pikselami rozmazał to na samochodzie. Ale na masce wyszło troszeczkę słabiej. Ale no nie szkodzi. 2.17 to będzie jakiś napis na boku. Tu po prostu zostawiłem miejsce na to. Teraz, żeby to było coś sensownego. Drift. Chociaż no, niby wóz do driftu. Co to dużo. A, okej, to jest jedna, nie dwie warstwy. Znaczy, dwa warianty kolorów. Jeszcze trochę tu mniejsze i to troszeczkę. Nawet bardziej w tę stronę. Właściwie starczy jeszcze jedna warstwa, żeby rzucić na maskę. Więc chyba poprawię maskę w ten sposób. Dam jeszcze coś pośrednio pomarańczowego. Ok. Idźmy tutaj. Myślę, że w tym miejscu będzie brakować najbardziej.
tę ostatnią przesunę trochę bardziej w stronę środka. O! Jakby tu nie bardzo się jakoś rozwodzić na tym. Wystarczy skoczyć jeszcze do sklepu z akcesoriami i samochód skończony. No nie powiem, nie wygląda najgorzej. Tak. Czekaj. Moment, jeszcze akcesoria. Dobra. Najpierw rzeczy najważniejsze. Odcień szyb. Tu by pasował czarny, ale równie dobrze pasowuje się pomarańczowy. Chyba jemu zaufam tym razem. Czarny. Nie, czarny zawsze wygra. Kolor świateł. No, a tu pomarańcz. Okej. No i właśnie w ten sposób wyglądał na szybko tuning. O, jeszcze MX. Tak wygląda dobrze. Co tu dużo mówić nawet? No, te kontury, mimo że coś tam jednak widać, ale to nadaje fajnego takiego akcentu. Nie, może komiksowego, coś takiego. Więc tak, wygląda dobrze. O, dziękuję bardzo. Ja tu chcę ładnie obrócić. Czyli tak, F8 showchat. Tak wyglądał mój tuning, moja wizja Monroe. Oj, mielimy i to będzie koniec.